kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Pedagogika. O czym są te studia? Jest to nauka o wychowaniu i edukacji. Jest to jedna z najstarszych dziedzin refleksji człowieka. Wszak każde pokolenie chciałoby, by młodzież była wychowywana zgodnie z aktualnymi poglądami i obrazem świata. Współczesne badania dotyczą wychowania szanującego podmiotowość i indywidualność. W każdej epoce potrzeba mądrych pedagogów, którzy będą wspierali rodziców w procesach wychowawczych. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą empatia, poczucie misji, chęć pomagania, gotowość do poświęceń, cierpliwość, konsekwencja. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak diagnozowanie pedagogiczne i rozpoznawanie problemów szkolnych, skuteczne i efektywne przekazywanie wiedzy, planowanie i realizacja terapii pedagogicznej, podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, współpraca z nauczycielami szkolnymi. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak historia pedagogiki, psychologia rozwojowa, teoretyczne podstawy kształcenia, filozofia wychowania, pedagogika antyautorytarna. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące: problemy szkolne młodzieży dotkniętej uzależnieniami, ukryty program nauczania przedmiotów ścisłych, diagnoza pedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością ruchową, program pedagogiczny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracę w różnego rodzaju szkołach, wspieranie procesów kształcenia w szkołach specjalnych, udzielanie porad w ramach prywatnej praktyki, podjęcie pracy naukowej i otwarcie przewodu doktorskiego. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.